Siema, wymieniłem dyszę ze 138 na 125. Lecę z testem. Koło dopompowałem, bo puściłem powietrze i zapomniałem. Co myślisz, się nagrzał? Nie wiem jeszcze, do brudnej drogi pojedzie jak ty, nie? Dobra. Zapnę kask, bo wiecie, to jest szatan, mini ścigacz po prostu. Nie, musimy kiedyś przyczepić telefon, gdzieś tu, zamontować subtytu i zrobić live'a, będziesz po mieście jeździł. Zrobimy. A masz taki uchwyt? Ja mam, ale on suwa się, kupiłem kiedyś i jest słaby. Na iPhone'a. No to co, jadę testować, nie? Chciałbym pojechać gdzieś dalej. Dupa. Co to się stało? Ja mu w gaz, a on co? Co jest? Nie skręciłem gaźnika. Dobra. Wszystko gra i buczy. Dobra. Ale jaja. Wypadł mi. O kurde. Nie mam narzędzi. I ładowanie się skończyło. Kopajki nie mam. Ale mnie Oskar załatwił. A mówiłem. Ojej, teraz go pchać muszę. Nie zapali. Może. Nie zapali. Pcham, bo kurczę go nie dopcham do obiadu. No zapal, machino piekielna, a Oskar tam live'a robi. Dobra, jak na hulajnodze pojadę. Będzie szybciej. O kurde, jeszcze przez ulicę.
No lepiej, żeby chociaż zapalił na tą chwilę. O, jest, dobra. Będzie żył. Uratowany! Źle skręciłem gaźnik. Znowu wypadł, ale dobra, tyle tu go zapcham. Muszę zmienić tą obejmę. Mogłem tak nie pydować, to by jakoś dojechał. Bleku zawsze musi numer odstawić, bo by się nie liczyło. Czyli jeszcze raz testy, przykręcę to i lecimy z testami. Muszę tą obejmę wymienić. Coś ładowania nie ma. Gaźnik wyleciał! No źle skręcone! I go pchałem, no! Muszę założać, zakręcić lepiej! No zobacz, no tak sprawdziłeś. Co ty skręcałeś? No, ale zanim wypadł, jak chodził? No nie wiem, bo nie zdążyłem sprawdzić, bo zaraz ten zgasł. Słyszałem, chwilę jeździłeś? No ale to kawałek, to tam nawet się nie rozpędziłem. Zaj go jeszcze raz. Dobra, muszę to... Tak coś mi się wydawało, że coś pogubisz, bo jakoś wolno wracało. No. W ogóle to myślałem, że będę go pchał, nie? Bo mówię, nie wiem, co się stało, nie? W ogóle nie chciał odpalić, bo już, nie wiem, ładowania nie ma. Dlatego tak ciężko palisz na początku, bo... Nie było dokręcone dobrze. No
lewe powietrze miał. No, lewe powietrze. Bardzo dobra robota. Bardzo dobra robota. Ale sąsiada papierówki zabijemy. Ukradłeś? No. Nie, za płot wyrastały, to już ukradłem. Teraz skręcisz dobrze? Odkręcam. Śrubek ci nie sprawdzałem, sprawdzałem, czy głęboko wszedł. Ale nie wszedł. Mocno było skręcone, ale nie wszedł. O, teraz jest. No, teraz jest. Teraz jest. No, majster. Ty dzisiaj majstrujesz. Ja już swoje skończyłem. Jak skończyłeś? A jeszcze musimy ten wyciek zrobić. No, ale to nie ja awarię zrobiłem. Musimy ten zamontować osłonę. A ja mówię, ty, ten mi zgasł, tu kopajki, nie mogę go zapalić, kopajki nie ma. No ale wiadomo, że jak zgasł, to z tego co zrobiłeś, no bo sam z siebie by nie padł. Nie opłaca się robić tych skutków, bo ktoś napisał, że fajny projekt ze skuterkiem 125 X-Max Yamaha, to zaś nie opłaca się, bo to musi być plus. A najwięcej części jest do grupy Gilera Piaggio i do Yamahy, nie? Ale Yamahy tam w busubie to za dużo skuterów nie było. Była chyba setka tylko, ale ta setka to taka mało. Bardzo rzadko. Dobra, sprawdzamy. Kawałek przejedzie. Przerywał niestety. Sprawdzę jeszcze świecę jak przyjadę. Tak wieje, że szok normalnie, a nie wiem.
wieczorami bez wiatru, a w ciągu dnia to wczoraj to samo, jak mi zawiał, to myślałem, że skuter mi przewróci. No raz się zapala ta kontrolka od tego ładowania, raz gaśnie. Ale zbiera się lepiej. Zostaje przy tej dyszy 125. Już nic nie kombinuję. Nie zmieniam gaźnika. Sprężynę zmienioną mamy. Sprężynki też. No teraz nie przerywa. Lepiej, no ale nie mogłem sprawdzić V-Maxa, bo wiatr jest i wiesz, zwiewa mnie, nie? I w ogóle pod wiatr to on nie wykręci tyle, nie? To dawaj sprawdzimy świece, kolorek. 130 na pewno. Dzisiaj jest dość duży wiatr, więc też nie było sensu. No i co to mamy? Tak niejednoznacznie jeszcze, nie? No. Trochę jasne jest, nie? No. Czyli? Chyba ubogo, nie? Bo czarne to przelane, nie? Mhm. Czyli trochę będzie trzeba pewnie śrubkę pół obrotu może odkręcić albo... I co, mam jeszcze raz przetestować? No to już nie dziś. Nie, no ale tu dobra. Od światła. Bo ja wróciłem do ustawienia poprzedniego, nie?